Dobra, moi drodzy, szybki wgląd na grę, o której nie miałem pojęcia, że może powstać. Gra dla stópkarzy, dla fetyszystów chyba, a czy oficjalnie dla osób, które uwielbiają sztukę. Słuchajcie, ona jest jeszcze tutaj, widzicie, taka przyciemniona tutaj ta skóra, czyli taka wytarta, brudna, taka odchodzenia po domu. Tak, i to jest HL 3D gra, tak się nazywa. Fit Posen Pro, czyli to jest nasz model, tak jak kiedyś była muza modelka, która dla artysty malującego na płótnie siedziała, była natchnieniem, to tak tutaj stopy. I tutaj można zmieniać na przykład je, tak? Metaliczne, o, jak ktoś chce. Wingless, nie wiem co tutaj zmienić, ale poczekajcie, ja bym chciał animację D. Okej, okay, obraca się Mirror X Speed. Dobra, czy mogę zmienić coś w tych stopach? Chciałbym je... To nieźle coś zmieniłem. Dobra. Odpalmy jeszcze raz. Właśnie chciałbym damskie. Nie ma damskich. Uwaga. Muzyka jest moja, jakby co, to jej nie ma w tej grze. Environment 5. Pokój. Oho. Teraz tak, kolor. A, to można... Ja pierdzielę, to po atramencie chyba. To jest bardzo niezdrowe. Jest bardzo niezdrowe. Jak tak stopy by wyglądały, to już odpadną wam. Dobra, tu takie delikatne. O, takie blade. O, takie zróbmy. Settings. Presety. Oho. Cam zoom. Kamera fof. Ale beznadziejna w ogóle. A po co to ktoś pof? Nie wiem, po co to jest. Skin. Małe mikrodetale. Details. Metallic. Lights, światła. Nie, no dobra, no... Co, mogę zrobić zdjęcie? Oho! Jak ktoś chce takie chudsze? Albo takie, paluch przy paluchu. Ale... Po co to powstało? Po, ale wiecie co? Ja wam powiem, patrzcie credits, kto stworzył. Ktoś się nie wstydził. Przyznał się, kto to stworzył i teraz tak. Jak wejdziecie sobie na Steama i wpiszecie tą aplikację HL 3D, to uwaga, tu jest wersja Lite za 67 zł. Która już 13 czerwca wyszła. Uwaga! 100% pozytywnych recenzji z 15. To jest niemożliwe. Nie, ja to nie wierzę. To ktoś troluje albo kupił sobie. To nie. Nie. Nie, 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 nie. To jest troll. To jest troll. Dobra, ale... Ale jak będzie wyglądała wersja... 3 Pro i wersja Pro wyjdzie niebawem, moi drodzy. Pani Iga wyda tą wersję Pro.
26 czerwca, czyli za tydzień. I w wersji Pro będą takie rzeczy między innymi. Znane obrazy w tle, malowanie paznokci, niesamowite. Ja pierdziele, masakra. Dobra, fajne.